Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Wiecie o czym zapomniałem? Zapomniałem o kominiarce. Nie wiem jak to jest możliwe, że ja zapomniałem o kominiarce, skoro dzisiaj jest dzień napadu. Ja już w tym momencie zakładam tą kominiarę. Dzisiaj jest ten dzień, w którym napadniemy na hejtera. Uwaga, jeszcze nie wiem czy ja zakładałem na odcinku tą kominiarę, chyba już tak zakładałem, ale już wam pokazuję jak to się prawda wyprawia. Mamy kominiarę, jest tu prawda, incognito musi być jeszcze przez... Kurczę, aż mi na oczy to nachodzi. Zakładamy okulary jeszcze, żeby być jeszcze bardziej prawda... incognito, żeby mnie nikt nie rozpoznał. Zakładamy sobie słuchaweczki. Jesteśmy teraz przygotowani. Tu jest najgorsze, tylko ten otwór na usta. Jak ja tu mówię, to sobie poradzę o ślinie, to całe jest obrzydliwe. Dobra, uwaga, jestem gotowy na to, żeby wykonać dzisiaj skok na dom hejtera. Dzisiaj napadniemy na niego, okradniemy go z wszystkiego, co jest, co ma. Patrzcie, jestem cały na biało. Potem wchodzę ja, cały na biało. Nieważne, dobra. W każdym razie... Co ja potrzebuję do takiego napadu? Słuchajcie, teraz tak, mówię totalnie na poważnie. Przede wszystkim chcę pozbyć się raz na zawsze tego jego domku, czyli TNT. TNT po prostu wysadzamy to w drobny mak, zniknie ta łapka w dół, bo łapka może być tylko i wyłącznie w górę, widzowie, ja chciałem tak zaznaczyć, żebyście wiedzieli. Łapka może być tylko i wyłącznie w górę, bo łapki w dół, to wiecie kto zostawia. No, prawda, ja nie będę wam mówił kto zostawia, myślę, że wy wiecie kto zostawia łapki w dół. Ja prawda nie będę brzydko mówił, bo... nie można, ale wiecie kto został łapki w dół, no po prostu no nie będę nic mówił. Dobra, słuchajcie, mam tak, TNT, to jest bardzo ważna rzecz, to jest zadanie dla hejtera, to już dawne ten, sępie oko mi się przyda na pewno. Teraz tak, z narzędzi, które mi się przyda, łopata mi się nie przyda, siekiera mi się nie przyda, tutaj przyda się to, tak żebyśmy mieli dużo miejsca w ekwipunku, żeby wszystko było pod ręką. TNT, zapalarę zróbmy w ten sposób, dobra. Co by mi się mogło jeszcze przydać do tego, żeby, wiem, musi mi się przydać, muszę mieć jakiś escape, taki wiecie, coś do ucieczki, czyli tak, wiadro jakbym chciał z wysokości skoczyć, coś innego, czyli perła by się przydała, perła bardzo by się przydała, tylko pytanie czy ja mam perłę, jakie ja mam przygotowanie do tego napadów. O jest perła, tu jest, patrz, nie spodziewałem się, że akurat skrzynia, którą otworzę, tak coś mi wewnętrznie mówiło, żebym się patrzył dłużej w tą skrzynię, bo ja w tych okularach mało widzę, wiecie, a teraz jakby już jestem... Nie wiem co chciałem powiedzieć, nieważne. W każdym razie idzie... A, jeszcze jedno. Słuchajcie, totem nieśmiertelności w razie jakbym się zaskoczył czymś albo samym se TNT pod nogi podłożył, bo istnieje takie prawdopodobieństwo, prawda, że mogę lekko się pomylić. I jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, ale w tym celu muszę się udać szybko do mojego laboratorium, ponieważ to właśnie w tamtym miejscu mam potki na niewidzialność, wiecie, jeżeli by mnie ktoś zauważył, jeżeli by trzeba było uciekać, jeżeli trzeba by było zniknąć, prawda, jak Szako w dżungli, nie wiecie o co chodzi, to jest taki żarcik League of Legends, prawda, nieważne, mogę nie mówić tego żartu, ale jest taki, prawda, nieważne, pomińmy ten temat, kto wie ten wie. Bierzemy, prawda, potkę, żeby zniknąć i już się nie pojawić, prawda? Dobra, uwaga, schodzimy na dół. Jestem gotowy na to przedsięwzięcie. Najgorsze jest to, że jest dzień, a ja chyba powinienem atakować w nocy, tak mi się wydaje. To jest moim zdaniem błąd, że jest dzień, powinna być noc, bo napada się w końcu w nocy, jak wszyscy śpi. Co ja mówię w ogóle? Jestem zestresowany trochę napadem, widzowie, po prostu, wiecie o co chodzi. Wszyscy śpią, tak miałem powiedzieć, dobra. Ale jest dzień, więc trudno. No nie będę czekał na nas, bo mnie się gotuje we mnie. Ja muszę, prawda, zaatakować, przeatakować i, prawda, podburzyć, prawda, całą sytuację. Więc ja w tym momencie tak, skradamy się powoli, żeby mi nikt nie zauważył. Idziemy sobie tutaj, prawda, środkiem. Teraz tak, bardzo ważna sprawa jest taka, żeby, kurczę, wieśniaki to chyba na mnie nie doniosą, tak mi się wydaje. To chyba możemy być o to spokojni, tak, chyba ten, nie? Teraz tak, musimy przejść tutaj jako... Co to jest? Co to jest? Halo, kim ty jesteś? Co to jest? Co to ma być? Halo, wychodź stąd, widziałam cię. Wychodź stąd, widziałam cię. Kim ty jesteś? Mamy problem, widzowie. Halo, co to jest? W ogóle co to jest? Ej! Kim ty jesteś? Wracaj tu! Co sobie? Kurde, nie będzie na mojej warcie takie coś, kurde, tutaj goniło. Weź! Kurde, co to ma być? Halo! No, excuse me, halo! Ja do ciebie mówię, czy ty w ogóle mnie słyszysz? O. Co to? Z kim jesteś? Ściągaj to z siebie. Ściągaj tę skarpetkę. Jaką skarpetkę? Co jest? Zostaw mnie. Zostaw, to nie ja. Szczypson? To nie ja. To... Czemu brzmisz jak Szczypson? To jest modulator głosu AI, prawda? Sztuczna inteligencja. Aha. Czemu masz skarpetkę na głowie? Nie widziałaś mnie, zostaw mnie. Ale ja widziałam. A ja cię widziałam. Cicho. Ej, widziałam cię, nie może... Ciii. Kurde, mocna jest. Czekaj. Co ci chodzi? Nie widziałaś mnie. Co to się dzieje? Proszę, zepsujesz mi akcję. To nie ja, dobra, Emilia, cicho, to dobra, to ja. Ale Czekaj, czy ja nie... czekaj, patrz na mnie. Ja mogę ściągnąć kominiarkę? Nie. Nie mogę ściągnąć kominiarki. A czekaj, a to? 4 kominiarki na łeb, 4 kominiarki. Kurczę, nie mogę. Ej, nie działa to. Nie mogę ściągnąć kominiarki z głowy. No to zawsze kominiarka. No dobra, do trudno. No dobra, słuchaj, no kurde. O, jakby ci to powiedzieć, no chciałem napaść na hejtera. Akurat noc się zrobiła, prawda? Wszystkie gwiazdy, wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią mi, że dzisiaj jest ten dzień, w którym będę mógł zatonować tą, prawda, łapę w dół i by napaść na hejtera. Mogę? Aha. Chcesz ze mną? Nie. Proszę. Czemu? Ale po co? Proszę. Szczypson, wiesz co? Zjedz Snickersa, nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. Weź się ogarnij, opanuj. Czemu to się faktycznie nazywa Snickers? Dobra, akurat jestem głodny. No to jest Snickers. Ej, czemu? Ale czemu dalej... Dalej chcę gwiazdożyć. Co? Co to masz? Nie wiem, znalazłem takie coś. A jak to się nazywa? Pyglas. Dobra. A co? Ale gdzie? Tu leżało? No nie wiem, nie miałem tego w ekwipunku i nagle... Dobra, nieważne, bo ja zgubiłem moją poprzednią i zrobiłem sobie nową sępiołką, myślę, że ty po prostu masz moją. Słuchaj, no, sprawa prosta, liryczna chłosta na hejterze musi być. I ja mam TNT przygotowane, chodź. Czekaj, jeszcze raz, czekaj, bo ty nie wytłumacz w ogóle, co tu się dzieje, bo ja jestem taka... Bądźmy jak Bonnie i Clyde. Kutek. To jest ten moment, widzowie, to jest ten moment. Ej, dobra, nie, czekaj, Szczypson, co ty robisz? Czekaj, no ej! No co? Nie pożalaj. Ale gdzie ty idziesz? Czemu ty chcesz udobać, jak wiesz? Wiesz, jaki jest widok? Miałeś ten widok z tamtego... Widziałem właśnie, nie może mieć lepszego widoku niż ja mam z chaty. No przecież ten hejter... No właśnie, no widzisz? Dobra, idziemy wysadzić. Tak, idziemy, dobra, detonacja. Jest ogień! Nie, przestań! Szczypson, nie możesz robić takich rzeczy. Ale czego nie mogę? Przecież to jest hejter, go trzeba się pozbyć, a nie go tutaj akceptować. Wyobraź sobie taką sytuację, masz 13 lat. Wchodzisz na kwadratową masakrę, rozumiesz? Kwadratową masakra. I ktoś ci zniszczy swój domek na kwadratowej masakrze. No ej, no w ogóle weź udaj marzyć i śnić, tak? Słuchaj, rozumiesz? Wiesz co robię? Świat jest piękny, gdy masz marzenia, pamiętam? Pamiętasz ten tekst? Dobra, już tak nie cofajmy. Ale a propos, jakbym był na kwadratowej masakrze i ktoś by mi zniszczył domek, to bym poszedł na Minecraft na modach. No spoko, ale słuchaj. Dobra, idziemy detonować. Nie, no przestań. No chodź, ale dlaczego nie mogę... Ła! No. Co to jest zabicie mnie? Przestań, powiedziałam. Ty odblokowałeś w ogóle jakiś achievement, ty pierwszy raz w życiu rzucałeś tymi widłami nawet. A dziwne, bo jak tak na ciebie patrzę, to widły to twój znak rozpoznawczy powinien być. Czekaj, zostaw, proszę do mnie rzucać. Ja zrozumiałam ten żart i nie puszczę tego płazem, Szczypson. No ja cię widzę, ty myślisz, że nie, no dlaczego? Dlaczego to nigdy nie działa? W filmach to zawsze działa. Twój pomysł na detonację tego domku jest totalnie niegłupi. Czemu? Ale powiedz, czekaj w ogóle, dlaczego to chcesz? Powiedz mi czemu to. No bo po pierwsze to jest dislike, a nas interesują tylko lajki. Po drugie, to jest hejter, który nas hejtuje. A dlaczego ja mam, prawda, hejtera gościć na tej mapie? Jak mnie hejtuje? A ja go nie mogę zhejtować, bo to 13-letni, prawda, zakompleksiony koleś, no bez przesady, no. Słuchaj, to w ogóle... co? A i jeszcze, żeby było śmieszniej, on mi od tygodnia gada, że mam cię zostawić w spokoju, jak my od tygodnia nie gadamy. Ej, spoko, to każdemu mówi, nie przejmuj się. No ale ja nie wiem, o co mu chodzi. Więc jakby... Ja szczerze też naprawdę nie mam pojęcia, on jest trochę dziwny. Mnie też za to trochę wkurzył, ale jakby... Zaczynamy się rozumieć i ja myślę, że w tym momencie nasze mózgi łączą się do wspólnego celu, czyli detonacji. Dziełko, co ty to w ogóle? Dziełko, co ty to... Ty naprawisz tam w ogóle, weź ty się... Słuchaj, przestań w ogóle myśleć w taki sposób. On jest... Może... Kurde, no będzie mu przykro, z dziecko właśnie, no wyobrażasz sobie... Ale ja mam to gdzieś, że będzie przykro. Wiesz co, mi jest przykro, jak on mnie nazywa Bambikiem. I nikogo to nie interesuje, że mi jest wtedy przykro. Jak ciebie nazywa? Słuchaj, bo mnie Bambikiem. Nie, na przykład Dave jest ten, Guslik. Okularnik i Guslik. A Paweł jest Dywan, więc no, jakie ty masz przezwisko, co? Ja nie mam przezwiska. Jak nie masz przezwiska? No nie mam przezwiska, on do mnie mówi królewno, księżniczko, w ogóle takie rzeczy. Dobra, widzę, że trafiłem na najgorszą osobę do tego napadu, bo... No. Bo on w twoim stosunku do... my go źle nazwaliśmy, to nie jest hejter. To nie jest hejter, to jest psychofan Milky. My go źle nazwaliśmy. Zamilcz na chwilę. No. Stare chińskie przysłowie mówi, zło jest złe. Więc to, co robisz, jest złe, a złe jest złe, rozumiesz? Co mówi prawo Pascala? Nie powiem tego, ale prawo Pascala kto obraża ten, prawda? Słuchaj, a wiesz co... Dobra, a wiesz co mówi stwierdzenie Pitagorasa? Nie atakuj poniżej pasa? Prawda, więc nie rób tego i nie idź do domku, no kurde. Ale to nie jest atak poniżej pasa. To jest atak w samo sedno. To jest samo sedno. To jest w łapkę. Ale to jest łapka, kurde, no nie idź tam, no kurde. Filip, co nie idź tam? Co robisz? Po co ty się myślisz? Pokaż swoją wielkość, pokaż... No właśnie idę pokazać. Intelekt, właśnie idę pokazać swoją wielkość. No nie robię czegoś takiego, ale ty nie rozumiesz. To obserwuj. Nie jest ukazanie twojego intelektu. Mała, siądź i obserwuj moją wielkość. Zaraz zobaczysz. Jak potężne ciosy zapodaję tutaj na tą łapę. Widzisz, bo no to jest teraz... Gdzie ty jesteś? Bo tu się zaraz będzie toczyć sparring między moją ręką a tą ręką. Przestań, no nie rób, to... No co? No to tutaj będę w takim razie. Ale co będzie? Ale co? Dobra, no jak to mnie wysać, spoko, jak chcesz, no zrób to, wysadź mnie śmiało, wysadź moją koleżankę. Ale to najpierw musimy pójść na ten, na przystanek, żebym ci mógł wysadzić. Ej. Uśmiechu nie było końca. Dobra, słuchaj, możesz ten... Ej, co tu robi? Oj, a mogę ci opowiedzieć... Też myślałam ten. Dobra, ja nie, to nie jest, No. Mogę ci powiedzieć kawał. Dawaj. On jest taki śmieszny, słuchaj. Rozmawiają dwa konie, no nie? Ja pierdolę. To jest tak śmieszne, że ja go nie wiem, czy powiem. Dobra, rozmawiają dwa konie ze sobą, no nie? No. No i jeden jest ślepy. No i już ten, jest śmiesznie, nie musisz kontynuować. Widzi, ten, co widzi, się pyta tego, co nie widzi. Ej, bierzesz udział w zawodach na przeszkody, no nie? A ten koń ślepy mówi, nie widzę przeszkód. Czy sądzisz, mi się to było śmieszne? To jest też się śmieszny żart. Stary, to było mega śmieszne. Słyszysz? Masz Szczypson. Czekaj, pozwól mi dojść do siebie. Dobra. Mogę opowiedzieć ci drugi na ten. Dawaj. Nie ograniczajmy się w żartach. Ale ty znasz, ale to go powtórzę, on jest śmieszny, bo na pewno wielu widzów go nie słyszało, on jest bardzo śmieszny. Czeka dwóch kolesi na przystanku na autobus. Jeden się pyta drugiego, czym jedziesz? Jedynką, a ty? Dwójką. Przyjechała 12 i wsiadli razem. Dobra, wiesz co, odechciało mi się całkowicie robić jakikolwiek napad, zepsułeś mi całkowicie... Aaaa! O Jezu. Nie miałem elitry. Ja myślę, że to ciebie tak ten żart rozśmieszył. Słuchaj, zepsułaś całkowicie klimat tego napadu, wiesz? On miał być poważny, a zrobiła się z tego niezła komedia.